Ja widziałem w ogóle, jak ziomeczek obok mnie robi tak. Bierze to. I wyrzuca, który ci pierwszy wypadł? Ten ci wypadł. Tu jest numerek 3. Kurwa, mi wypadł znowu 3. Wypadli 3 drugi raz. Chociaż korzystałem z innego tego. Ja. I jak ci wypadnie ten, idziesz tam i tam masz ponumerowany ten i bierzesz swoją karteczkę, nie? Jedno. Który pierwszy już wypadł? Widzisz? Który numerek masz? Co? Nie ma. Jak nie ma, to jeszcze raz. 15. Co tam się dzieje u ciebie? Że odniosę sukces we wszystkim, co robię. Jeśli spodziewasz się dziecka, to na pewno będziesz miała syna. Jeśli szukasz kogoś, to na pewno spotkasz kogoś właściwego. I ktokolwiek, kto wylosował tą liczbę, będzie miał szczęśliwe życie i w nocy, i w dzień. Gdzie twoje przeznaczenie? Czajcie to, że po prostu on. Piątka, no. Idziemy zobaczyć. Nie ma wróżby. Tak? Nie ma. Nie ma mojej wróżby. Kamień. Stone. I'm stoned. Tak, jesteś najarany, dlatego dostaniesz kamień i jest koniec. Gdzie? Jest. Jaki? Szóstka. Sześć. Szóstka i też nie ma. Ja. Najpierw kamień, potem szóstka. Moja przyszłość jest niewiadoma. Ty tam masz, mogę? Nie, troszkę? Może. Ale nie, zobacz co tu jest. Rubale. No. Rubale. Mini mróweczki. Mini mróweczki, ale jakie małe w ogóle. Fajne. Mini mróweczki. No. Nie chcę tego, wypierdalaj. Ale te ujęcia dla was takie tutaj mam, takie kręcę, jestem tak z siebie dumny, że mam tego drona i z góry i fajnie wszystko. Jeszcze tak jaram, że mam droniarza do klipu za darmo, kurwa. Wziąłem Przemka tutaj, on totalnie pierdoli prawo i jeszcze dronuje tutaj, jest mega koks to jest. You want something? I want. Cold drink. Co chcemy, Misiek, do picia? Nie ma czegoś takiego w Tajlandii. Cola? Cola. Cola. Normally cola. Normal. Very handsome. Very handsome. Very beautiful. Chowanie Azjatów do złota jest niesamowite. Nawet tutaj gdzieś w supermarkecie, przy Pampersach, możesz kupić złoty pierścionek. Taki przejebany, naprawdę. O co chodzi? Czemu tu są zupki, a tu są Pampersy? Kto zrozumie tą segregację? Import fruits. Oni kochają to. Dla nich to jest swag, a dla nas to jest przejedzone. Winogrona to też dla nich swag. Przejedzone. My kochamy i zawsze tak będzie. Trawa jest zielona, bardziej zielona po drugiej stronie płotu. Jak to. Dobra, szukajmy pieczywa. Czy jest tu w ogóle coś takiego? Nie wygląda to już w ogóle jakby cokolwiek miało tu być, bo tutaj nawet nie ma zwykłego chleba dla ludzi. Więc co dopiero pieczywo bezglutenowe. To jest coś, o czym nikt tu nigdy nie słyszał i kurwa raczej nie usłyszy. Teraz szukamy soj sosu bez glutenu, żeby ziomek nie musiał się martwić o nic. I żebym ja się nie musiał przede wszystkim martwić. Bierzemy mega szefa, to dobra nazwa. Wiesz, jak na mnie mówią? Mega szef. Udało się dwa gluten free soj sosy i ten. Ja biorę dużo słodyczków. No z BTS są wersje, taką kolaborację z BTS. Normalne. Tak, ale smak jest inny. Po prostu. Big sandwich biorę. Najgorsze rzeczy na świecie. Najlepsze. To nawet nie są to dobre żelki. To są pyszne żelki. Nie. Ja lubię mega. Dawaj do tyłu. Mocno, a gdzie? Nie wiadomo gdzie jedziemy. Ti nas zabiera w podróż. Ti opiekuje się naszą willą, w której mieszkamy i postanowiła nas zabrać na wycieczkę z Majką. Okej. Okay. This is our my land. Like jackfruit. Jackfruit? Yeah! Oh, nice! Jackfruit, czyli owoc chlebowca, uprawiany jest w Ameryce Północnej, Południowej, Azji i Afryce. Miąższ ma konsystencję podobną do mięsa, dlatego bardzo często stosowany jest przez wegetarian i wegan. Is like the season for the jackfruit right now or no? I think not really. Under year. Oh, banana! Nice! Ile mają drzew w ogóle tutaj, nie? Takich różnych. Tak, wszystko mogą jeść z tych drzew, to jest najlepsze. Chili! Chili! Yeah, when you eat spicy, you eat it from this tree. Wow! Oh, I see! Yeah. The red. Dragon fruit? This one, dragon fruit tree. Dragon fruit znany jest jako smoczy owoc lub pitaja i należy do rodziny kaktusów. Miąższ jest bardzo soczysty i zawiera dużo małych czarnych nasionek. Jest również źródłem wielu składników odżywczych i antyoksydantów. And then it's mango skin. So you get everything. Yeah, I have everything. How for the bee? The bee will come inside and we can get the honey from here. How many bees are there? Oh, how many. Yeah, but like 100? Oh, more. Ale pszczoły mi zostawiły 3 żądła naraz, mnie ugryzły. Ja. Bo walnęłam łokciem o krzesło, w tym krześle na balkonie, stałam z lodami, a w tym krześle było gniazdo. No. I wyleciało milion i nagle usiadło na mnie milion i do tych lodów i do tego wszystkiego. Be from me. From this Buddha. From me. From you? Yeah. Like, two, three. Like you put this here? Or yeah. What? I bought it and then take it. Wow.
I dobra, słuchajcie, ciekawa sprawa. Ty tutaj przywiozła swoje Big Buddha, czyli jakby takie bożki. I no mega musi kochać to miejsce, skoro przyniosła tutaj właśnie swoje 3 posągi i położyła je tutaj w takim parczku, czy nie wiem jak nazwać to miejsce właściwie. Ale tutaj też z morza rybki sobie przypływają i no łowią je tutaj. Prawdopodobnie to są rybki, które my jemy w naszej willi na obiadek. This is my house. Okay. Yeah, this is my house. Yes. Okay, so your family yeah, own boats. Yeah, we have speedboat. We have long tail. Ciekawe, ciekawe. Name from our company, Patum Tip. Yeah. Okay, Patum, so it's the name of your company. My father, his name Patum. My mom Tip. And together, Patum Tip. Czuję się jakbym miał urodziny. Nie wiedziałem co zamówić, więc pani powiedziała, że proponuje mi niespodziankę i właśnie sprawdzamy, co to jest za niespodzianka. Wow, ale ładne. We are happy you come here with us. It's like a real Thai place. Jak wam wytłumaczyć, że nie jem glutenu? Zabrała nas do pobliskiej szkoły na festyn z okazji odejścia nauczyciela na emeryturę. Jak tam dotarliśmy, było więcej dorosłych niż samych uczniów. Nauczyciele wykonywali piosenki, widownia tańczyła i śpiewała. My też się dołączyliśmy. Bye bye. Przepraszam. Musisz zgasić swoją pochodę. Tak, puszczasz naszą wyspę. Niestety tak zagłosowali członkowie plemienia. Jak potoczą się losy mieszkańców tej wyspy? Kto zostanie ostatni, a kto odpadnie w następnym odcinku? Do zobaczenia już wkrótce. Wczoraj Maz dostał taki piękny prezent w postaci origami na talerzu i zastanawialiśmy się, co to jest. No a dzisiaj się okazuje, że robi to nasza kucharka. You take two? Two for this one. You can take it. Put together. Put here. Here, yeah? I put this on top. Yes. I like it. Okay, for him first? For and for you. Ja za grzyby tylko chcę. Ile? I za 3 porcje. 120. Okay. To jest grzybki za jedną porcję. Jest. A many kadzi have? Jo! I to w tej samej ułożeniu. Tak. Ale very nice. Pink flamingo. Co? Kiedy obiadek? No ja robię obiadek. Wiem, ale kiedy? Na która godzina? Dlatego ja ciebie pytam, no. Gotuj, kurwa. No już kroją. Aromatyczne przyprawy. Check chicken in tapioca, you too. Because it's different than the rice flour, you know what I mean. It's not sticky. Yes. No, taki sos robię ten, co zawsze, czyli składa się z sosu sojowego, miotku i cytrynki. Wiem, że nie wszyscy w ekipie bardzo lubią ostre, więc dodałem troszkę, no bo wiecie, tajskie chili ma pierdolnięcie, że tak powiem, naprawdę to takiej papryczki. U nich najsłabsza papryczka to jest najmocniejsza, jaką jadę. Oni mi dali taką, ej, spróbuj tej słabszej. No ja myślałem, że to będzie słabsza, ale jednak okazało się, że wcale nie jest. Za słone, za mało miodu. Moi drodzy, za wszystkie wspaniałe jedzonka od naszego kucharza. Dzisiaj ja ugotowałem swoje popisowe danie. Kurczak tutaj cytrynowy, ale taki bym powiedział, on jest taki słodko-kwaśny, ale nie w ten sposób słodko-kwaśny, co myślisz, tylko w inny sposób. No i zaraz zjemy przepyszną kolację. Ostatni dzień w tym wspaniałym miejscu. Będę tęsknił za tymi ludźmi i za tą chatą. Kau pun ha. Dobra, gdzie jest kurwoza? Ja nie wiem, czy ja bym tak do niego podchodził. Przecież to spają, on jump, nie idzie pierdolnie. Skurwysynu! Nie wiem, no kurwa. Przeszedł tam. Chyba nie widać go. Odsuń tam. No nie ma go. Ja pierdolę!
go tam według mnie już. Nie, czułabyś. Nie chodzi! Nie wiem, on jest jakiś mega straszny, może trzeba to pudełko po prostu wsunąć, no nie? Może ja nie chcę tam wejść, ja nie współpracuję. W drugą stronę idzie. Patrz. Złapał go? Złapał, no. Ja popierdolony. Ej, normalnie ma kurwa wszystko, ty. Jest właśnie czwarta, założyłam sobie takie płatki na oczy, to pierwsze co zrobiłam po przebudzeniu. No i co, za jakieś 20 minut podjeżdża po nas taksówka i idziemy na lotnisko. Przed nami jakieś 21 godzin podróży. Tak, szkoda, szkoda. Chcesz się ze mną złapać? Złapać mnie. A ty skoczysz. Proszę. Ja skoczę. Ale nie na całe, nie do końca. I to jest właśnie koniec tego wyjazdu. Przemek Pro i Żabson i ekipa Żabsona i chill wagonowa i jest zajebiście. No jest. Ja nie potrzebuję waszych rąk do tego, żeby zbudować znów z niczego coś wielkiego.